jeszcze się tam żagier bił chłopców, którzy odpłynęli. Nadzieja wciąż w serce kapeli, na werbelu cicho gra. Through
Trójkącie koni, no już wiele jest jasne, a przynajmniej było już wcześniej. Przemiło mi jest powitać na scenie, podziękować też za obecność pani Małgosia Rozenek-Majdan, pani, która wygląda perfekcyjnie, nie tylko w białych rękawiczkach, ale tak naprawdę we wszystkim. A ja mam tą przyjemność, żeby dzisiaj powitać Galerii Pomorskiej. Dzień dobry, pani Małgosiu. Witam cię bardzo serdecznie, ale przede wszystkim witam was, drodzy państwo. To dla mnie ogromna przyjemność, że mogę dzisiaj spędzić to przedświąteczne popołudnie z wami. Ja bardzo lubię takie spotkania, sypią się prezenty. Właśnie za chwilę o prezentach będziemy rozmawiać. Cieszę się, że tu jesteśmy. Cieszę się, że tu jestem, bo uwielbiam takie spotkania przed świętami, kiedy możemy się powymieniać pozytywną energią, kiedy możemy życzyć sobie wszystkiego dobrego i kiedy możemy porozdawać trochę prezentów. No i właśnie to jest piękna akcja, z której ja również bardzo cieszę się, że o, proszę bardzo. Widzieliście, jak wpadłam w ten fotel? Znaczy, że wygodne, nie? Tak, a coś chyba odwrotnie, usiedliśmy. To, tak? Ty myślałeś, że ja tam? Tak. Okay, bo chyba wygodniej, jestem... nie? Będzie na kanapce. Teraz drugi raz mam wpadać ten fotel? Ale gdzie nie? Chyba... O! Człowiek przytyje kilogram dwa. Ja już miałem przyjemność tak naprawdę zapowiedzi uchylić trochę rąbka tajemnicy, że dzisiejsze nasze spotkanie będzie oscylowało wokół świąt, wokół tej atmosfery świątecznej, tego co jest podczas tego spotkania bożonarodzeniowego najważniejsze, czyli drugiego człowieka. O tym będziemy sobie dużo dzisiaj rozmawiać. Ja też bardzo serdecznie na wstępie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że możemy być dzisiaj, chociaż ten okres przedświąteczny obfituje w dużo spraw do załatwienia. Tak, ja już jestem przyzwyczajona, że zawsze przed świętami jest cała masa spraw do pozałatwiania i cała masa rzeczy do ogarnięcia, ale ponieważ ja to świąt się przygotowuję już dużo wcześniej, muszę się przyznać, że mam już udekorowany dom, bo to jest tak, że ja się nie mogę doczekać i tak naprawdę gdyby żywa choinka stała dłużej, to ja już bym chyba na początku grudnia miała choinkę ozdobioną. Myślałem, że od sierpnia, więc tak odetchnąłem. Od sierpnia też. Ja bym mogła, słuchajcie, od listopada już mieć udekorowany dom, bo jest trochę tak, że później to już tak nie cieszy. Już po tych świętach, po Sylwestrze, tak człowiek patrzy na tą choinkę i ona już jest taka trochę smutna, więc ja dosyć szybko też zdejmuję ozdoby. Więc dom już mam przygotowany, kuchnię nie ukrywam, mam to ogromne szczęście, że moja mama jest taką gospodynią, która nie pozwala mi wręcz pomagać jej w kuchni, bo uważa, że wszystko źle robię. Jak kroję warzywa na sałatkę, to jest za grubo. Jak pierogi, to już w ogóle nie daj Boże. Więc Bogu dzięki jestem z tego zwolniona, więc moja mama zajmuje się kulinariami. Ale pani Małgosiu, ja bym chciał tylko taką kropeczkę w tym miejscu postawić, bo do tych tematów jeszcze będziemy wracać. Ja jeszcze panią wypytam o kulinaria, o stół świąteczny, o wszystko, a w tym momencie chciałbym się skupić na tej akcji, bo te wszystkie prezenty, które tutaj wszyscy widzimy na scenie, wiążą się z piękną inicjatywą. Z piękną inicjatywą, którą Galeria Pomorska razem z Stowarzyszeniem Bezpieczne Dziecko, a także Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartodziejach zorganizowała, przeprowadziła i dzisiaj jest tej akcji finał. A całość tej akcji polegała, no właśnie, na czym, pani Małgosiu? Drodzy państwo, to jest naprawdę piękna i wzruszająca akcja. Jak ja o niej usłyszałam, to wiedziałam, że muszę być z wami tutaj to przedświąteczne popołudnie. Dzieci z okolic Galerii Pomorskiej pisały listy do świętego Mikołaja. I tak się szczęśliwie złożyło, że święty Mikołaj tutaj przez osoby związane z Galerią Pomorską postanowił na te listy odpowiedzieć. Tu jest efekt tych listów. Ja wam muszę powiedzieć, że ja przeglądałam te listy. One są naprawdę przepiękne, wzruszające, są wykonane niezwykle starannie. Jak porównuję to do listów świętego Mikołaja napisanych przez moich synów, to muszę wam powiedzieć, że byłam o krok od tego, żeby im wysłać te zdjęcia i pokazać, zobaczcie, jak się pisze listy. Są piękne, są wzruszające. O, na przykład zobaczcie, jak starannie wykonany jest ten. No i może zobaczymy, czy święty Mikołaj spełnił te marzenia? No ja mam ogromną nadzieję, tym bardziej, drodzy państwo, że często w tych listach pojawiały się też rzeczy bardzo osobiste, które dawały nam, elfom świętego Mikołaja, też pewnego rodzaju wycinek wglądu w życie tych młodych ludzi. I tym bardziej cieszy to, że możemy im dzisiaj na taki uśmiech na twarzy wywołać. A ja prywatnie cieszę się, że z panią Małgosią możemy to zrobić wspólnie. Dlatego... się bardzo cieszę, że ja będę mogła popatrzeć na te dzieciaki, które tak piękne listy potrafią napisać.
spotkać. Naprawdę cieszę się, że was poznam.